Witamy, witamy LAM Games TV. Pawle. Cześć. Jedziemy na kolejną misję dla Donalda. Weź serducho po trasie. O, już żeśmy przypomnieli. Także wezmę serducho po trasie, może jakiś kewlar, nie? O kewlarze zapomnij. Właśnie nie wiem, czy przeżyjesz. Ta misja jest trochę zwalona. To jest półczasówka. W ogóle te misje teraz to są dosyć ciężkie. A co będzie w trzecim mieście? Nie wyobrażam sobie. Powinno się dać kupić w sklepie kewlar. I da się, panie, ale nie wiem, gdzie jest ammunition. Aha, to musimy znaleźć jakieś ammunition. Bo z kewlarem by było pięknie. Także dojechaliśmy już prawie do Donalda. Już jesteśmy. I już jesteśmy. Okej, lecimy. Let's do this. Let's go, let's go. I drop it the ocean. Ocean. No, tak więc. In these days of moral hypocrisy, certain będziemy mieli półczasówkę. Musimy zebrać paczki dla tego jego mościa. A jest taki pies pogrzebany, że za każdą paczkę mamy kolejną gwiazdkę policyjną i kończymy z 5 na karku, co jest strasznie trudne, żeby potem wybrnąć z tej opresji. Może nie o tym jest strasznie trudne, tylko że trzeba mieć szczęście i mieć dobrą furę później. No to jest trudne. Bo najpierw musimy pływać łódką i łapać właśnie te paczuszki, które zrzuca nam samolot. A później musimy uciec z policjantem i zawieźć te paczuszki do Donalda. Mizon wam teraz sprzeda tajny mizoński patent, jak się tam wcześniej dostać. To w sumie w tym filmiku będą 2 patenty. Jaki będzie drugi patent? Drugi, jak szybko uciec policji. A. Dokładnie, mykłem. Stary jest poziom. Ślizgam. Teraz sprzedaj tajny patent. Wjeżdżamy tu. Mamy taką górkę. Robimy jumpa. I potem skręcamy. I jesteśmy już. Na miejscu. Oj, to był bied. Dojdziemy na piechotę. Mizoński patent. Jest dobry, no. Zaraz koleś. No po co mamy jechać naokoło i tracić tylko czas? No tak sobie dojdziemy na luzie. Wiesz, jak ktoś zna dobrze mapkę, to może jechać i normalnie. Nie, nie o to chodzi, że normalnie. Jak ktoś zna dobrze mapkę w GTA 3, to ma o wiele łatwiej w tych misjach wszystkich. Jego życie jest prostsze. Dokładnie. I czekamy, zaraz przyleci samolot. Plane is coming. Już jest. Leci. Taki żółty punkcik właśnie. O, ten samolot. Lecimy za nim. Jak palcem pokazujesz, to oni tego nie widzą, wiesz? Wiem, ale ja wiesz, dla ciebie pokazuję. Rozumiem, dobra. No i się leci. Pierwsza gwiazdka, pierwsza paczka. Druga gwiazdka, druga paczka. I tak po kolei aż do 5 gwiazdek. I 6 paczek. Trzecia gwiazdka, trzecia paczka. Czwarta gwiazdka, czwarta paczka. A. Helikopterek leci. No. I szósta. No i teraz lecimy tutaj. To jest ważne. Tutaj, gdzie zaczynaliśmy, na drugie miasto. Oczywiście helikopter się ujął. Zaczął do nas strzelać, ale wow, wartem skoczyliśmy.
teraz tak uciekamy i szukamy jakiejś fury, ale jak zwykle fury nie ma, no i mamy przerąbane. A, ale jest moje... Twoje Banshee. Więc jest dobrze. Więc może damy radę przejść tę misę. Chociaż... strzelają do nas, ale... Musimy być szybsi. I wścieklejsi. Szybcy i wściekli. Dobry mech, bo tylko tutaj wjeżdżamy. I do pain spraya uderzamy. Dokładnie. Wjeżdżaj, wjeżdżaj, bo już słyszę helikopter. Chopera? Chopter? Wjechawszy do pain spraya. No. Takim oto sposobem tracimy wszystkie gwiazdki. I bez problemu możemy teraz dojechać do Donalda i wręczymy mu paczki i będzie to koniec misji. A ty czemu strzelasz do mnie? Kolumbia, Kolumbia. Nie było Kolumbia, to był ci Jamajczycy. Rastamanie. A. I na takim oto patencie chyba nam się udało przejść misję. Na pewno. Aż z tyłem dojadę. Czyn. Dostać paczki. Ok. I czekam na werdykt. Mission Pass 10 000 za taki cyrk. I odblokowała nam się kolejna misja Ureya. Brawo, brawo Jasiu. Oddaj Rumunowiego taksówkę. Ej! Na disco strzyżam. No, co zrobiło, on się wywrócił. I odblokowaliśmy... Słyszycie? Ten komunikat oznacza, że odblokowaliśmy trzecie miasto. Most do trzeciego miasta został właśnie otwarty. Otwarty. Także ja jadę się zapisać. I widzimy się w tym filmiku, gdzie będziemy robić nadal misję Donalda. Albo jak mnie poniesie, to zrobię misję Ureya. Nie, najpierw u Donalda, bo chyba ostatnia misja jest u Donalda. Ureya tak samo. No. Tak więc, na razie!